Kubot i Matkowski potrzebowali zaledwie 25 minut, by cieszyć się ze zwycięstwa w pierwszej części meczu. Polacy przełamali serwis rywali w czwartym i szóstym gemie. W obu przypadkach po grze na przewagi, równowaga i dodatkowe piłki były potrzebne też w siódmym gemie, który przypieczętował zwycięstwo naszych zawodników 6-1. Drugi set był najbardziej wyrównaną częścią meczu. Dwa gemy rozgrywane były na przewagi, trzy zakończyły się pewnie, ale niezależnie od przebiegu żaden z debi nie dał się przełamać. Było zatem 6-6 i o rozstrzygnięciu decydował tiebreak. Tam ktoś musiał przegrać serwis i niestety dwukrotnie zrobili to Polacy. Hiszpanie objęli prowadzenie 3-0, potem było już 5-0, a tiebreaka skończyli Hiszpanie wynikiem 7-2. Wygrali całego trwającego 56 minut seta 7-6. Trzecia partia była zatem kluczową i też długo zanosiło się na to, że zakończy się tiebreakiem. Dostaną 4-3 dla Kubota i Matkowskiego. Obie pary wygrywały swoje podania. W ósmym gemie serwowali Hiszpanie i przegrywali 0-30, ale za chwilę byli na prowadzeniu 40-30. Polacy jednak wyrównali i przy równowadze od razu przełamali przeciwników. W kolejnym gemie tenisiści serwowali zatem na zwycięstwo w meczu. Udało się i Kubot Matkowski wygrali do 30 partię, seta 6-3, a całe spotkanie 2-1. Wrocławianki sprawiły kibicom wielką radość, wygrywając w Dreźnie. Dzięki temu po 5 kolejkach Ligi Mistrzyń mają tyle samo punktów, co drużyna z Drezna. Jeśli w ostatniej kolejce siatkarki z Wrocławia pokonają u siebie Telekom Baku, a rywalki przegrają w Stambule z Fenerbahce, to polska drużyna wskoczy na drugie miejsce w tabeli i awansuje do fazy play-off. W niedzielę naszą ekipę czeka natomiast szlagier Ligi Polskiej, podejmie Chemika Police. Kto zagrywa, ten wygrywa. No na pewno będziemy chciały zaprezentować się lepiej niż w meczu w pierwszej rundzie. Tam dosyć łatwo przegrałyśmy w Policach i na pewno bardzo źle zagrałyśmy tamten mecz, więc na pewno będziemy chciały bardziej powalczyć z Chemikiem, no i walczyć o wygraną. Trener Jacek Grabowski zaskoczył przeciwnika w Dreźnie. Czy zaskoczy też Chemika Police we Wrocławiu? Co do trenera Grabowskiego, czy ma jakąś broń, to trzeba zapytać trenera Grabowskiego. Ja nie mogę ujawniać jego tajemnicy, jego warsztatu, jego pracy, więc myślę, że na pewno coś przygotuje na ten mecz, żeby czymś zaskoczyć przeciwnika. Niedzielne spotkanie, tym bardziej po sukcesie w Dreźnie, może się cieszyć ogromnym zainteresowaniem fanów. Bardzo bym chciała, żeby tak było. Wiadomo, że każdy lubi grać przy pełnej hali, przy dopingu swoich kibiców. Liczymy na to, że ta pełna hala będzie i będzie nas wspierać. Z dużej frekwencji cieszy się też drugi trener Impelek, Marek Solarewicz, przyznaje jednak, że spore zainteresowanie danym meczem może dwojako zadziałać na daną drużynę. Zależy od zawodniczek. Niektóre wpływa to pozytywnie, a niektóre wpływa to negatywnie. To tak jak zawsze w sporcie. Myślę, że generalnie można powiedzieć, że to mobilizuje. Tak? Tylko pytanie, czy to mobilizuje pozytywnie, czy negatywnie. Ale myślę, że przy naszym zespole, przy naszym doświadczeniu, gdzie bardzo dużo naszych zawodniczek grało już na takim poziomie, rozgrywało wiele set meczów, gdzie było dużo kibiców i myślę, że to będzie na pewno nasz zespół wspierało. Mecz Impel Wrocław Chemik Police w niedzielę o 14:45 w hali Orbita. Drużyna z Poznania wygrała z Gimbasketem u siebie różnicą aż 35 punktów. Później Widzę grała mocno w kratkę. Obie drużyny dzielą ledwie 3 pozycje w tabeli. Trzeba na nich mocno uważać, bo mają sporo argumentów. Ważne będzie, by Gimbasket grał swoją, a nie poznańską koszykówkę. Jest to zespół, któremu, jeżeli damy się rozpędzić, damy łatwe pozycje, to bardzo ciężko będzie ich powstrzymać. Więc od początku musimy wyjść na nich bardzo agresywnie. Starają się grać szybko do przodu, czyli grają kontrą. Będziemy musieli to powstrzymać, więc powrót do obrony, asekuracja, no i zobaczymy. Jestem dobry myśli. Poznań to nieobliczalna drużyna. To nasza szansa, mówi Robert Kościuk. By wykorzystać tę szansę, musimy grać na najwyższym poziomie, dodaje trener Gimbasketu. Bardzo niewygodny przeciwnik. To jest zespół, który stać na wszystko. Potrafi zagrać bardzo dobre zawody na bardzo wysokiej skuteczności i potrafi wygrać 20, 30 punktami, ale potrafi też przegrać 20 punktami, także będziemy też analizować, przygotowujemy się już do tego spotkania. Koszykarze Gimbasketu, choć mało znani i popularni we Wrocławiu, liczą w weekend na doping. To może być przyjemne popołudnie w hali przy Wojciecha z Brudzewa. Mecz jest w sobotę o godzinie 16:00, zapraszamy serdecznie kibiców, na pewno będzie mnóstwo emocji. Gimbasketu wciąż nie omijają kłopoty zdrowotne. Ja już nie mam siły się denerwować, bo faktycznie
od samego początku tego sezonu mamy pod górkę. Wydawało mi się, że początek roku zmieni to, natomiast zawsze gdzieś tam są jakieś bolączki, natomiast nie poddajemy się i na pewno przystąpimy do tego meczu w pełni sił i zmotywowani do tego, żeby zagrać jak najlepsze zawody i pokazać kibicom, którzy wiernie nas dopingują, że warto przychodzić i oglądać ten zespół. Mecz z Poznaniem, przypomnę, od 16 w sobotę w hali przy Wojciecha Zbrudzewa. W pierwszej fazie Mistrzostw Europy los nie skojarzył reprezentacji Polski i Niemiec. Po inauguracyjnej części rozgrywek obie drużyny mogą być zadowolone. Polacy wygrali swoją grupę w Krakowie, Niemcy zajęli drugie miejsce w swojej grupie we Wrocławiu. Naszych zachodnich sąsiadów z wysokości trybun hali stulecia co mecz dopingowało wielu fanów Szczypiorniaka, którzy przyjechali za swoją reprezentacją. Z okazji trwającego Euro Śląsk-Wrocław i Niemiecki Związek Piłki Ręcznej zorganizowali amatorski mecz towarzyski Polska-Niemcy. Po naszej stronie wystąpili ludzie związani ze Śląskiem i całym Szczypiorniakiem w mieście. Po stronie gości zagrali ci, którzy przyjechali do Wrocławia dopingować swoich. Byli niemieccy kibice i dziennikarze. Pierwsza połowa bardzo wyrównana. Polska prowadziła minimalnie 9-7. W drugiej części przewaga gospodarzy była już widoczna. Ostatecznie biało-czerwoni wygrali cały mecz 19-13. Najwięcej bramek dla Polski rzucili Ryszard Wójcik 6, Marek Ignor 4 oraz Piotr Chuchla i Grzegorz Milewski po 3. Trenerem naszej drużyny był menadżer Śląska i drugi trener wrocławskiej ekipy Daniel Grobelny. Sędziował Andrzej Mikołajczak. Najważniejsza była jednak integracja, a wszyscy doskonale się bawili. Teraz każdy wraca do swoich obowiązków. Kibice będą dopingować, dziennikarze opisywać Mistrzostwa Europy, które wciąż będą rozgrywane m.in. w hali stulecia we Wrocławiu.